Zaczęło się chyba w niedzielę po programie w Polsacie, gdy uderzyło tych wszystkich kochających Ukrainy i wierzących w NATO w Polsce, że będzie super, że będziemy normalnie tak bezpieczni jesteśmy tak bezpieczni gdyż generał samo powiedział wprost: Prawdopodobnie będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa USA. Tutaj widzicie artykuł z do rzeczy, który o tym traktuje. I tutaj opowiada o co chodzi, jak i tak dlaczego. Dla mnie zero rozdziwienia dla wielu. Szok. Na no później prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda mówi, że chcemy rozmieszczenia broni jądrowej na terenie Polski. Szok konkretny i powiedziałbym się zagalopował chłopak, bo no przepraszam, że mówi tak o prezydencie, bo premier Tusk mówi y, 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 ja nie wiem o niczym. Co jej, jakby nadaje jeszcze kolejnego kolorytu tutaj całej sytuacji. Dzisiaj o tym, o broni jądrowej w Polsce, o tym, że oszukiwać można długo, ale na koniec dowiemy się, jaka jest prawda. Przynajmniej Polacy, mam nadzieję, przejrzą na oczy, chociaż może czasami się trochę łudzę. Witam serdecznie, Piotr Szlachtowicz, a moim gościem jest dr Leszek Sykulski. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Zapraszam również na najbliższą sobotę do Wrocławia, Aula Not przy ulicy Piłsudskiego 74, Targi Książki Patriotycznej, Leszek Szymowski, Jerzy Robert Nowak, Marcin Rola, Adam Bielomski, Stanisław Srokowski, Lucyna Kulińska, Magdalena ziętek Wielącka, Tomasz Sommer, Będziuszek Józef Białek, naprawdę wielu, wielu ciekawych gości. Również ja będę, zapraszam serdecznie od 10 do 20. Aula Notu, ulica, ulica Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Panie doktorze, zacznijmy od słów generała Samona. Niby dla osób, które się interesują i trzeźwo patrzą na to, co dzieje się w Polsce i wiedzą choć trochę o stanie polskiej armii i wiedzą choć trochę o geopolityce. To nic dziwnego, No ale szok wywołała ta wprost, wreszcie wypowiedziana rzecz. To znaczy, że możemy przy tej polityce, którą prowadzi polski rząd, od dwóch lat w stosunku do Ukrainy czy do Rosji, tak naprawdę zapłacić bardzo wysoką cenę. Tak, ja na wstępie przyłączę się do zaproszenia na targi książ Książki Patriotycznej we Wrocławiu 27 kwietnia, najbliższa sobota. Również będę tam miał swoje stanowisko: będzie stanowisko Księgarni Geopolitycznej. Moje dwie najnowsze książki, ale także książka z 2018 roku: Geopolityka, bezpieczeństwo Polski, gdzie mówiłem, gdzie pisałem. O takim wariancie, że Stany Zjednoczone mogą właśnie poświęcić Polskę na ołtarzu swoich wielkich strategicznych interesów. Także serdecznie zapraszam. A co do słów generała Samola, to też trzeba powiedzieć jasno: nie jest to osoba przypadkowa, nie jest to osoba z ulicy. Jest to trzygwiazdkowy generał mający bardzo poważne doświadczenie, doświadczenie sztabowe na poziomie sojuszniczym, który doskonale wie, co mówi. Jeżeli. Wykładowca obecnie Akademii Sztuki Wojennej mówi o tym, że Polska po prostu może być poświęcona w strategicznym gambicie, bo tego, tego możemy spokojnie porównania szachowego użyć, czyli że Stany Zjednoczone poświęcą Polskę tak jak poświęciły Ukrainę, w zamian za swoją lepszą pozycję strategiczną, w zamian za. Osłabienie Rosji, poznanie najnowszych technologii rosyjskich, realnych zdolności rosyjskich, no to rzeczywiście wie, co, wie co mówi. Doskonale przecież tego typu wysocy rangą, najwyżsi rangą oficerowie wojska polskiego doskonale wiedzą, że wojna. To nie tylko sprawa wojskowych, to nie tylko sprawa sił zbrojnych. Wojna to sprawa nas wszystkich, całego kraju, także cywilów, a może nawet przede wszystkim cywilów. Ja od wielu, wielu lat mówię o tym, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Wielokrotnie powoływałem się na raporty Najwyższej Izby Kontroli z roku 2012-2019. Wiemy doskonale, że jakikolwiek większy konflikt, w który Polska by została wepchnięta, skończyłby się hekatombą ludności cywilnej porównywalną do tego, co widzieliśmy, co znamy z historii. Jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, musimy sobie zdawać sprawę, że potencjalna dyslokacja amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski niczego absolutnie nie zmienia na plus, zmienia bardzo wiele na minus. To, że dzisiaj Stany Zjednoczone są zaangażowane bardzo mocno na Indo-Pacyfiku nie jest żadną tajemnicą. Tak jak mówię, pisałem o tym w roku 2018, książka Geopolityka Bezpieczeństwo Polski napisana w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jasno podkreślała, że Amerykanie traktują Polskę jako zderzak strategiczny. Amerykanie traktują Polskę jako element swojej większej układanki, jako pionka na tej Eurazjatyckiej szachownicy, którą tak plastycznie opisywał nieżyjący już Zbigniew Brzeziński i myślę, że spora część polskich wojskowych doskonale rozumie, poza oczywiście propagandystami, bo są tacy dyżurni propagandyści, tutaj przez litość nie będę wymieniał nazwisk, ale myślę, że wszyscy uważnie obserwujący przekazy medialne doskonale pamiętają tych wszystkich generałów, którzy mówili o tym, że Rosja przegra w trzy dni, że Rosji kończą się rakiety, że Rosja już jest praktycznie na kolanach, że Ukraińcy będą Moskwę i tak dalej, i tak dalej. Patrząc na wypowiedzi takich generałów jak generała Komornickiego, jak generała Samola, można spokojnie być pewnym, że są to ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią. To są chłodne analizy. Analizy, powiedzielibyśmy, pesymistyczne, ale ja bym to nazwał analizami realistycznymi. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że Polska nie ma systemu szkolenia rezerw, efektywnego systemu szkolenia rezerw. Polska nie ma systemu obrony powietrznej. Widzieliśmy to w przewodowie, widzieliśmy to po kazusie, po przypadku y, rakiety odnalezionej pod Bydgoszczą, która przeleciała przez prawie całą Polskę. Wiemy, do, że, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Wiemy, że Polska po prostu jest do żadnej wojny nieprzygotowana. Polska jest mocno osłabiona po y, tych y, horrendalnych powiedzmy działaniach w trakcie, w trakcie lockdownów, wszystko to, co robił rząd nielegalnie zresztą, zamykając ludzi w aresztach domowych, nazywanych dla zmylenia przeciwnika kwarantannami, zamykając tysiące biznesów, pogrążając naród w bardzo dużej traumie po tym, po tym zamknięciu tak naprawdę gospodarki, zamknięciu szkół, i tak dalej. Polska jest po prostu dzisiaj do żadnej wielkiej wojny nie przygotowana. Natomiast tego typu wymachiwanie szabelką, które prezentuje chociażby Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu, mówiąc o wdeptywaniu Putina, prezydenta Rosji Władimira Putina w ziemię, no jest po prostu niepoważne. To widać tutaj, że są ogromne naciski płynące ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Wczoraj, no rozmawiamy dzisiaj w środę 24 kwietnia 2024 roku, a wczoraj Jens Stoltenberg i Rishi Sunak gości w Warszawie. O czym rozmawiali? No oczywiście o dalszym wspieraniu Ukrainy. Przecież te dziesiątki miliardów dolarów, które mają być teraz przeznaczone na Ukrainę, to jest nic innego jak próba utrzymania tego państwa jeszcze przy życiu, jeszcze przy jakimkolwiek funkcjonowaniu aż do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo to jest wydaje się dzisiaj kluczowe dla establishmentu amerykańskiego, aby nie pozwolić na blamasz, taki jak jakim było wycofanie wojsk amerykańskich z Kabulu, w ogóle z Afganistanu. Po 20 latach przegrana wojna, pamiętamy wszyscy te obrazki z 15 i 31 sierpnia 2021 roku. Setki tysięcy. Znaczy tysiące ton porzuconego sprzętu wojskowego amerykańskiego właśnie dla talibów. Kompletny blamasz, kompletna katastrofa strategiczna, jeśli chodzi o zaangażowanie Amerykanów w wojnę w Afganistanie. Amerykanie i NATO przegrali z pasterzami po prostu z gór Afganistanu. Natomiast tutaj Amerykanie wiedzą doskonale, że Ukraina już tę wojnę przegrała. Stąd próba przeciągnięcia tylko, przeciągnięcia, dania sobie czasu do listopada, do wyboru. Do wyborów prezydenckich, po czym niewątpliwie nastąpi, nastąpi czy zawieszenie broni, czy po prostu niekorzystny dla Ukrainy traktat pokojowy. Ukraina straci sporo ziemi, znacznie więcej niż to, co jest dzisiaj pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. Być może należy się liczyć z jednym z możliwych scenariuszy, że Ukraina będzie odcięta od Drugiego Morza. Przypomnę tylko, że od Morza Azowskiego już została w wyniku działań wojennych odcięta, a od Morza Czarnego być może zostanie również odcięta, co będzie miało bardzo długofalowe skutki także dla państwa polskiego, a może nawet przede wszystkim dla państwa polskiego, bo będziemy się musieli zetknąć, zderzyć z radykalizmem ukraińskim, bo Ukraińcy będą musieli znaleźć winnego swojej, swojej przegranej, a jak wiemy doskonale z historii, bardzo trudno samemu przed sobą się przyznać do bycia wykorzystanym. No w tym przypadku wiemy doskonale już z artykułu New York Timesa z 25 lutego bieżącego roku, że to służby amerykańskie i brytyjskie, konkretnie CIA i MI6, stworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy, które miały służyć do osłabiania Rosji, do działań hybrydowych przeciwko Rosji. Ukraina stała się narzędziem, Ukraina stała się zakładnikiem wielkich mocarstw, wielkich interesów także ponad narodowych, globalnych korporacji. Wystarczy spojrzeć, jak wygląda dzisiaj rynek rolny na Ukrainie, kto go, jaki kapitał go realnie kontroluje, i, i mamy odpowiedź na bardzo wiele, na bardzo wiele pytań. Stąd, stąd generał Samol ma absolutnie rację. Niestety Polska może być poświęcona na ołtarzu wielkich interesów, wielkich graczy tego świata. My sobie nie zdajemy sprawy, jak wygląda poziom podporządkowania. Struktur państwa polskiego, zarówno struktur pionowych, jak i poziomych y, amerykańskim i brytyjskim służbom specjalnym, ale nie tylko. No, wiemy doskonale, jak bardzo y, wielkie wpływy ma Izrael w Polsce, jak bardzo wielkie wpływy mają służby specjalne y, Izraela w Polsce. Widać to po bucie arogancji i y, przyjmowaniu na salonach jako waliwne obecnego ambasadora Izraela w Polsce. Polska nawet nie ma swojego ambasadora y, w tym państwie, ma zaledwie szarze dafer, czyli najniższego rangą y, dyplomatę to pokazuje ogromną asymetrię. Widać było kwestie, chociaż były procedowania ustawy o IPN, jak na właściwie wezwanie izraelskich służb dyplomatycznych specjalnych zostały szybko naniesione poprawki tak aby Usunąć te niekorzystne z punktu widzenia Telawiwu czy Jerozolimy, jak kto, jak kto woli. Zatem Polska jest rzeczywiście zakładnikiem. Stała się polska racja stanu zakładnikiem, stała się funkcją interesów Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Brukseli. I to jest wielkie nieszczęście dla państwa polskiego, wielkie nieszczęście, które niestety nie napotyka na zrozumienie wśród mas społeczeństwa, które no po prostu nie mają wykształconego instynktu politycznego. Polska myśl polityczna, polska kultura strategiczna jest na bardzo niskim poziomie. Pokazały to pokazał to strajk rolników, protesty rolników. Proszę zobaczyć, jak bardzo łatwo, jak łatwo po prostu rząd spacyfikował te, e, te, 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 te strajki, te protesty. Okazało się, że wieś, no wiadomo, no że wieś to nie tylko rolnicy, no ale jednak większość wsi zagłosowała na tych, e, którzy, po, którzy podpisywali Zielony Ład, którzy w Polsce podpisywali. Podpisywali Zielony Ład, zagłosowała na PiS, zagłosowała na tą, tę ekipę Morawieckiego, która podpisywała te wszystkie porozumienia, które są tak naprawdę niczym innym jak pętlą na szyję dla, dla polskiego rolnictwa, dla polskich obywateli. Zatem naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o świadomość polityczną, o świadomość strategiczną narodu polskiego, a czasu jest coraz mniej. Panie doktorze, b, b, wprost pytanie, bo, bo nie chcemy się już odnosić do tych głupot, które są w, e, serwowane Polakom od ponad dwóch lat mm, a propos wojny o tym jak to Ukraina wygrywa, jak to w ogóle za chwileczkę, za momencik wszyscy ruszymy na Moskwę i ją zdobędziemy. Ale chcę zapytać o, o, o jedno: co to oznacza, jeśli ta broń nuklearna byłaby w Polsce, czyli dołączylibyśmy do tego programu nuclear sharing? Co to oznacza, jeśli chodzi o zagrożenie dla naszego kraju? No bo wspomniał Pan o tym, że nie mamy absolutnie żadnej, co pokazały zresztą, co pokazuje, co weryfikuje rzeczywistość nie mamy żadnej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To nie jest jakaś żelazna kupuła, i co mogłoby się wydarzyć, gdyby rzeczywiście ta broń została y, ściągnięta? Bo ostatnio słyszę od pana prezydenta Andrzeja Dudy, że to wzmocniłoby bardzo mocno bezpieczeństwo Polski. No, to jest w moim głębokim przekonaniu nieprawda. Po prostu. Jest to nieprawda. Sama koncepcja tego, co pan redaktor określił tym mianem nuclear sharing, czyli udostępnianie broni jądrowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, chodzi o porozumienie o tak zwanym współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej, podkreślam taktycznej, czyli to nie jest broń strategiczna, to nie są rakiety balistyczne, które są w stanie dosięgnąć dowolnego, Zakątka kuli ziemskiej, tylko są to, bardzo, są to bardzo często głowice przenoszone przez specjalnie przystosowane samoloty bojowe, wielozadaniowe, i obecnie ta, mówimy tylko i wyłącznie o udostępnianiu amerykańskiej broni jądrowej. Ja tylko przypomnę, bo to jest oczywiście pewien truizm, ale warto to. O tym pamiętać, że w sojuszu północnoatlantyckim zaledwie trzy państwa posiadają własną broń jądrową, własny przemysł, także z tym związany czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Natomiast amerykańska broń jądrowa jest obecnie dyslokowana, jest obecnie rozmieszczona w takich państwach jak Belgia, Niemcy. Włochy, Holandia i Turcja. I to, są, I to jest tak naprawdę niewielka liczba głowic. To jest pewnie szczegółowa, szczegółowe dane są owiane tajemnicą wojskową. Natomiast tu możemy z literatury naukowej, z wypowiedzi ekspertów, szacować, że jest ta, ta liczba głowic to jest w granicach 20 w poszczególnych, w poszczególnych państwach. To nie jest liczba, która mogłaby. Być jak to mówią, Amerykanie game changerem, która mogłaby zmieniać zasady gry strategicznej, geopolitycznej w regionie. Co więcej, musimy sobie zdawać sprawę, że nad pełną kontrolę, stuprocentową kontrolę nad kodami do tych głowic, nad całą całym procedurą, całym modus operandi użycia. Tych, tych, tych głowic jądrowych, mają Stany Zjednoczone. Wszystkie przysłowiowe klucze do użycia tych głowic jądrowych są w Waszyngtonie. Zatem nikt z polskich generałów, nikt z polskich decydentów, włącznie z panem prezydentem, nie miałby absolutnie nic do powiedzenia, jeśli chodzi o użycie tej, tej broni. Natomiast samo. Sama dyslokacja takiej broni w naturalny sposób przekształciłaby Polskę z uwagi na polskie położenie geopolityczne w cel, po prostu w cel. Musimy sobie zdawać sprawę, że w, w pokój nigdy nie jest funkcją eskalowania napięcia. Pokój jest zawsze funkcją deeskalacji. Dzisiaj Polska stawiając na bardzo ostre zbrojenia, stawiając na bardzo ostrą retorykę, taką narrację strategiczną, niezwykle agresywną względem. Względem Rosji, względem państwa związkowego Rosji i Białorusi, tak naprawdę wchodzi na kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej. Pojawienie się taktycznej broni jądrowej w Polsce oznaczałoby, że Rosja niewątpliwie zwiększyłaby liczbę głowic jądrowych w na terytorium Białorusi i na terytorium obwodu Kaliningradzkiego. Czy, możliwe, prewen, czy byłoby możliwe prewencyjne uderzenie rosyjskie nuklearne na Warszawę czy na inne miasta Polski? W mojej ocenie tak. Wiemy doskonale, że Rosja wiemy doskonale ze źródeł amerykańskich, że Rosja zareagowała tak, jak zareagowała 24 lutego 2022 roku, ponieważ poczuła się zagrożona rozmieszczeniem no, tych 12 wielkich baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy, brytyjskich i amerykańskich. Tutaj per analogiam, na zasadzie analogicznej, no można zapytać, co zrobiliby Amerykanie, gdyby to Rosjanie i Chińczycy. Rosyjski wywiad i chiński wywiad rozmieścili 12 wielkich baz wywiadowczych w Meksyku czy w Kanadzie. No. Odpowiedź, znaczy, to jest pytanie retoryczne. Wszyscy wiemy, co by się, co by się wydarzyło, jak zareagowałby Waszyngton. W związku z tym, oczywiście, ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań tutaj mocarstw na arenie międzynarodowej, ale pokazuję pewne mechanizmy, to w jaki sposób sami Amerykanie patrzą dzisiaj na te, na te kwestie. W związku z tym, czy byłaby możliwe takie uderzenie deeskalacyjne rosyjskie? Byłoby możliwe. Czy ono by się skończyło wojną nuklearną? No nie skończyłoby się wojną nuklearną, ponieważ użycie taktycznej broni jądrowej nie oznacza globalnej wojny jądrowej. Wszyscy to wiemy z amerykańskich strategii wojny termojądrowej Hermana Kana. Herman Kahn wymieniał 44 szczeble, yy, yy, drabiny eskalacyjne jeśli chodzi o wojnę. I dlatego na przykład wojna na Ukrainie nie jest żadną wojną pełnoskalową, patrząc na amerykańskie doktryny wojskowe, ale to wiedzą o tym specjaliści medialnie, i tak wszyscy wszyscy mówią, że to jest wojna pełnoskalowa, co jest bzdurą. Wiemy doskonale, że zaledwie 18-20% terytorium Ukrainy jest poddawanych jakikolwiek działaniom wojennym, i to w bardzo różnej skali. Natomiast wracając do kwestii broni jądrowej, taka deeska, takie deeskalacyjne uderzenie jądrowe taktyczną bronią jądrową byłoby w mojej, w mojej ocenie całkiem możliwe, znając strategię rosyjską, znając doktryny wojskowe rosyjskie, i Amerykanie wtedy no, musieliby pójść po prostu na, na rozmowy, na pewnego rodzaju kompromis strategiczny z Federacją Rosyjską. Nikt nie pójdzie na globalną wymianę jądrową w obronie Litwy, Łotwy, Estonii. Czy nawet czy nawet Polski. To jest brutalne, co mówię, to jest, to jest brutalna prawda, ale, ale tak po prostu jest. Znamy wszyscy doskonale dzisiaj materiały historyczne z okresu zimnej wojny, znamy strategię amerykańską, strategię rosyjską. Nikt nie pójdzie na globalną wojnę jądrową w obronie przesmyku suwalskiego, w obronie Warszawy, Wilna, Rygi czy, czy Talina. No, takie po prostu są realia wielkiej, wielkiej polityki. Rozmieszczenie, jeszcze raz podkreślam, amerykańskiej broni jądrowej nie dawałoby polskim generałom, polskim decydentom żadnego wpływu na jej użycie. Natomiast naraziłoby Polskę na odwet na uderzenie deeskalacyjne rosyjskie. I to jest i z tego punktu widzenia jest to, absolutnie, jest to po prostu horror strategiczny. To jest horror strategiczny, który planuje nam za, zafundować no, władza w Warszawie, ale doskonale wiemy, że ta władza. Jest poddawana potężnym naciskom właśnie czy to Waszyngtonu, czy Londynu. No jest, bo w ogóle jesteśmy kolonialnym państwem, i ludzie nie rozumieją tego w Polsce. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby wreszcie Polacy, chociaż wątpię, sam, sam, sam pytania, które znam odpowiedzi, ale co musi się stać, żeby Polacy zrozumieli, że nie mają wpływu na to, co się dzieje, jeśli chodzi o nie tylko. Naszą politykę militarną, geopoli naszą geopolitykę, w ogóle politykę zagraniczną, szeroko rozumianą, że jesteśmy państwem zdominowanym, i to, to absolutnie powoduje, że właśnie może skończyć się tym, że na naszym terenie będzie po prostu, będą odgrywane działania wojenne. Ja od wielu, wielu lat prowadzę taką pracę organiczną, pracę u podstaw, popularyzuję wiedzę z zakresu geopolityki, studiów strategicznych, geostrategii, nie tylko jako wykładowca akademicki, ale po prostu jako popularyzator także wykorzystujący nowoczesne media na YouTubie, na tej platformie, na której się dzisiaj, na której dzisiaj Państwo obserwujecie. Naszą rozmowę. Jestem obecny od 8 lat i to jest, to jest czas taki, takiej pracy uświadamiającej. Od roku jestem aktywny politycznie, od chwili założenia polskiego ruchu antywojennego i widzę, jaki jak ogrom pracy jeszcze trzeba włożyć. Widzę, jak bardzo ta bańka polityczna, nazywana często antysystemową czy altersystemową, jak bardzo jest podzielona, jak bardzo jest skłócona, jak bardzo wielką rolę odgrywa ego liderów, którzy nie potrafią stworzyć prostej koalicji, która Wią która wiązałaby właśnie te takie siły polityczne, które ch są za polexitem, które są za Europą ojczyzn, które są za gotówką, które są za złotówką, które są za obroną polskiej rodziny, które są za normalizacją relacji ze wszystkimi naszymi sąsiadami, które są za penalizacją banderyzmu, za ekshumacją ofiar, polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Mogę wymieniać bardzo dużo, natomiast poziom tego skłócenia jest ogromny. Tutaj oczywiście działają różnego rodzaju siły zewnętrzne, służby specjalne obcych państw, różnego rodzaju lobbies. Co do tego nie ma żadnych, żadnych. Wątpliwości, ale nawet te wybory do Europarlamentu, które w Polsce będą się odbywać 9 czerwca jasno pokazują, że zawiązała się zaledwie jedna koalicja opozycji pozaparlamentarnej i to koalicja zaledwie z trzema podmiotami. Mówi o Komitecie Wyborczym Wyborców Głos Silnej Polski, czyli Partia Bezpieczna Polska, Partia Front i Watacha Głosu Obywatelskiego. To jest kropla w morzu. Oczywiście to jest pewien zaczyn, pewnej. Roboty politycznej, takiej oddolnej, że można było pokazać, że można, że jednak trzy różne podmioty z różną tożsamością polityczną były w stanie się połączyć, że liderzy byli w stanie schować swoje ego do kieszeni i stworzyć radę liderów. I, i, i tutaj na zasadzie koncyliacyjnej, wypracować taki, taki prawda, hmm. sposób działania. Natomiast, tak jak mówię, to jest pewien zaczyn. Czy starczy nam czasu? Nie wiem. To jest sytuacja bardzo trudna, dlatego, że kolejne wybory do Europarlamentu mogą odbywać się zupełnie według nowej ordynacji wyborczej, gdzie będą komitety europejskie, nie komitety ogólnokrajowe, nie komitety, nie, nie będzie komitetów rejestrowanych w Polsce, ale będą komitety ogólnoeuropejskie. Mało Którą formację polityczną w Polsce będzie stać, aby w ogóle stanąć w szranki. Dlatego, dlatego te, tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Patrząc na to. Mimo wszystko, jak wiele podpisów jest zbieranych pod takimi komitetami jak Głos Silnej Polski, czy jak wiele dostajemy takich informacji zwrotnych, bardzo, ale to bardzo pozytywnych, że ludzie jednak zaczynają rozumieć to, że coraz więcej osób to rozumie. Ostatnio jadąc pociągiem, wdałem się w bardzo ciekawe rozmowy. Zostałem zaczepiony, rozpoznany przez, przez współpasażerów, rozmawialiśmy bardzo ciekawie, i widać było, że ci ludzie naprawdę rozumieją, w którą stronę. Idą procesy geopolityczne, którzy oglądają tego typu kanały, jak pana redaktora, jak mój, jak wielu innych, czy Watachy Głosu Obywatelskiego, czy Krzysztofa Tołwińskiego, partii Front czy Bezpiecznej Polski i szereg szereg innych wartościowych, wartościowych kanałów, i widać, że następuje pewna zmiana mentalna, ale to jest proces niestety długofalowy. Pytanie, czy będziemy mieli czas? No, my możemy robić to, co, to, co jest w naszych, w naszych możliwościach. No, działamy z tym, co mamy. Mamy w ręku, tu gdzie jesteśmy, i, i, i to, co możemy zrobić. Niewątpliwie taka praca organiczna jest bardzo ważna. Tego typu działania konsolidacyjne środowisk, środowisk po prostu niepodległościowych, no, trzeba nazywać też rzeczy po imieniu, bo dzisiaj walczymy o niepodległość państwa polskiego, która jest realnie zagrożona procesem, procesem federalizacji Unii Europejskiej, procesami rozmywania suwerenności kulturowej, procesami multikulti. Procesami stręczenia dzieci, młodzieży, tak zwaną agendą LGBT, ideologią gender, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Polacy mają w swoim DNA taki, taki instynkt samozachowawczy, tylko on bardzo często występuje już na samym końcu takiego, takiego procesu geopolitycznego, że w, dopiero w chwili bezpośredniego zagrożenia Polacy się jednoczą. A tutaj niestety. To, wygląda, to jest o wiele bardziej skomplikowane. To nie jest takie bezpośrednie, widoczne zagrożenie, że ktoś przychodzi wbić nam nóż w plecy. Dosłownie, ale jest to robione pośrednio. To jest ten proces gotowania żaby, ten proces oswajania nas z tymi wszystkimi negatywnymi trendami, z tą całą zgnilizną, która dzisiaj płynie z zachodu. Mówię o nielegalnych imigrantach, o całym pakcie migracyjnym, o ETS-2, o handlu emisjami, o podatku od ideologii, które dzisiaj wszyscy płacimy, jeśli chodzi o ceny prądu, ceny gazu, ceny paliw. Przecież dzisiaj Polak tankujący na stacji benzynowej płaci za, kupując jeden litr benzyny, płaci za dwa litry. No też trzeba tutaj rzeczy, no, nazywać rzeczy po imieniu. A dlaczego jest tak? No dlatego, że zrzekliśmy się korzystnych umów chociażby z Federacją Rosyjską, jeśli chodzi o tani gaz, czy tanie paliwo. Kupujemy drogie paliwo, drogi, drogi gaz. Wiemy, jak, jak jej ogromnej zadyszki dostał polski przemysł chemiczny. Widać, że ktoś próbuje bardzo mocno Osłabić wycenę polskich przedsiębiorstw energetycznych gdzie doskonale wiemy, że dzisiaj konkurowanie na rynku europejskim przez firmy, koncerny energetyczne, które mają w swoim składzie jakikolwiek kapitał, jakikolwiek portfolio związane z, z węglem, no to praktycznie skazuje na niepowodzenie rozwój takich, takich przedsiębiorstw. Ktoś bardzo, komuś bardzo zależy na tym, aby zbić cenę tych polskich przedsiębiorstw energetycznych i za bezcen je po prostu przejąć. To jest jedno z, wiel z wielu bardzo wielu zagrożeń o tym trzeba bardzo, bardzo głośno mówić. Niestety obserwujemy bardzo negatywny trend. Ja to obserwuję na przykład po swoim kanale na YouTubie, gdzie w, w tych materiałach, gdzie poruszamy, gdzie poruszam temat konfliktu blisko bliskowschodniego, ludobójstwa, które się dokonuje na narodzie palestyńskim, YouTube permanentnie wyłącza na przykład komentarze. Mimo że nie dochodzi tam do żadnych jakichś do łamania prawa itd, tak i tak dalej, no przecież, jak mówię, 8 lat prowadzę swój kanał na YouTubie, ale jednak dochodzi do prób cenzuro cenzurowania, do, do wyłączania automatycznego komentarza, aby widzowie nie mogli się wypowiedzieć. Ale jest światełko w tunelu, widać, że jest coraz więcej ludzi świadomych. Ja miałem przyjemność y, przeprowadzić wczoraj bardzo ciekawą rozmowę z doktorem Arturem Bartoszewiczem, jest dostępna na moim kanale. Serdecznie zachęcam do obejrzenia, gdzie widać, że w polskim środowisku akademickim też dokonuje się pewnego rodzaju przełom, pewnego rodzaju przebudzenie, że niektórzy są, nie wszyscy są zaczadzeni y, tą wizją, właśnie takiej, y, takiej arkadii, którą y, szykują nam biurokraci z Brukseli. Panie doktorze, na koniec, bo mówimy o zagrożeniach zewnętrznych, o geopolityce o, analizuje Pan tutaj w, na moim kanale, ale mam bardzo takie ważne pytanie. No bo jednak mnie to uderzyło mocno, gdyż pojawił się ten pomysł zatrudniania w polskiej policji obcokrajowców. Mówi się o Ukraińcach, Gruzinach i Białorusinach. Jak wysokim zagrożeniem dla narodu polskiego, dla polskiego społeczeństwa jest właśnie ten fakt? Ja myślę, że nie tylko kwestie zatrudniania w polskich służbach mundurowych obywateli obcych państw, ale także chociażby te plany, aby edukacja młodzieży ukraińskiej odbywała się nie według programów, Zatwierdzonych w Warszawie, ale tych programów, tych podstaw programowych zatwierdzonych w Kijowie, to jest potężny, potężny problem. To jest jakby hodowanie sobie wewnętrznego problemu wewnętrznego zagrożenia dla. Bezpieczeństwa państwa polskiego. No Doskonale pamiętamy, jak rozwijał się nacjonalizm ukraiński w okresie II Rzeczypospolitej. Wiemy, czym się to kończyło. Nie tylko mam na myśli, oczywiście, zabójstwo ministra Pierackiego, ale także cały rozwój ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, która później, oczywiście, skutkowała powstaniem Ukraińskiej Powstańczej Armii i ludobójstwem ukraińskim ludobójstwem na, ludobójstwem na Polakach. To jest wielkie zagrożenie, to jest tworzenie swego rodzaju GET. to jest tworzenie czegoś, co lansował w mediach Marek Budzisz, jeden z pracowników, współpracowników firmy Jacka Bartosiaka, doktora Jacka Bartosiaka, Strategy and Future. Przypomnę, że jest to gentleman który w roku 2022... Jawnie, jawnie lansował projekt Ukropolu, projekt Federacji Polsko-Ukraińskiej, czyli tak naprawdę pauperyzacji Polaków i dokładania się do, do, do gospodarki ukraińskiej, do odbudowy Ukrainy. Wiemy doskonale, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Pisał o tym szeroko Felix Koneczny. W państwie, w którym istnieją dwie cywilizacje, zaczyna wygrywać ta niżej, ta niższa, ta, ta właśnie, można powiedzieć, że ten gorszy pieniądz wypiera lepszy, i tak ta niższa cywilizacja wypiera lepszą. To jest złamanie konstytucji, to jest działanie absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Wiemy doskonale, że zgodnie z konstytucją, zgodnie z wielowiekową tradycją, to naród polski jest suwerenem w państwie polskim. Natomiast tego typu pomysły, które prezentuje pan Marek Budzisz, firma pana doktora Bartosiaka, są w mojej ocenie pomysłami sprzecznymi z polską racją stanu. To jest działanie, go on yeah działanie idące absolutnie na przekór, ale jak widzimy pozycję tej firmy, pozycję tego typu komentatorów, tego typu analityków w polskiej przestrzeni informacyjnej, no to widać, że tego typu postawy są premiowane. Przypomnę tylko, że firma pana Bartosiaka i jego, jej pracownicy, współpracownicy byli goszczeni przez Sztab Generalny Wojska Polskiego w czasie, kiedy szefem sztabu był generał Raimund Andrzejczak, dzisiaj brylujący w kanale Zero na YouTubie u Krzysztofa Stanowskiego i tutaj warto sobie zadać pytanie, na jakiej podstawie pracownicy prywatnej firmy byli wpuszczani do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, byli dopuszczani do obserwacji różnego rodzaju ćwiczeń na poligonach. Jak, gdzie była służba kontrwywiadu wojskowego, jak wygląda umocowanie tych ludzi, czy mają poświadczenia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No Co do funkcjonowania służby kontrwywiadu wojskowego, można dzisiaj mieć wiele, wiele pytań i, i, i warto, aby rzeczywiście temu poświęcić osobną, osobną dyskusję, jaki jest stan dzisiaj funkcjonowania takich służb, jak służba kontrwywiadu wojskowego i służba wywiadu wojskowego, które w kuriozalny sposób znajdują się poza siłami Zbrojnymi nie są, nie są włączone w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pokoju. To jest absurd, to jest coś nienormalnego, że SKW i SWW są poza obrębem sił, sił zbrojnych. Że jednocześnie są tam i żołnierze, i funkcjonariusze, to jest pomieszanie z poplątaniem. Wiele można zadać pytań na temat funkcjonowania polskich jednostek wojskowych funkcjonowania tam funkcjonariuszy amerykańskiego wywiadu, funkcjonowania na terytorium Polski, na terytorium także infrastruktury krytycznej oficerów izraelskiego wywiadu. To jest temat rzeka. Jakbym bardzo długo na ten temat mówić, jest bardzo wiele problemów z funkcjonowaniem dzisiaj służb wojskowych. Nie wyciągnięto bardzo wielu wniosków po weryfikacji WSI. Jest problem z zabezpieczeniem nawet technicznym obiektów służb wojskowych. Tutaj obywatelskie różnego rodzaju audyty prowadzone od, od wielu lat pokazują, że, że można sobie bez problemów wchodzić na niektóre obiekty wojskowe, na niektóre obiekty nawet służby wywiadu wojskowego. To jest kompletny absurd. No, no, widać, że jest duży problem, że jest duży problem i rzeczywiście bez, bez głębokiej reformy służb specjalnych w Polsce nie będzie nie, nie będzie polski suwerenny, nie będzie Polski niepodległy. Ja od wielu wielu lat mówię o tym, że opcja zero w służbach specjalnych to nie jest jakiś wymysł, to nie jest jakieś puste hasło, tylko to jest coś, co to jest zadanie domowe, które musimy odrobić. To jest zadanie, którego nie odrobili ojcowie założyciele III Rzeczpospolitej, którzy natychmiast chcieli. Wchodzenia w relacje, w interakcje z CIA. Przypomnę tylko o wypowiedzi pana ministra Kozłowskiego jeszcze z, lat, z początku lat 90., który jak najszybciej chciał zacieśnienia relacji z CIA. No, wiemy po materiałach IPN-u, że doszło do podporządkowania służb cywilnych PRL-u właśnie służbom amerykańskim. I to jest jeden z największych problemów to jest jedna z największych chorób. Wieku dziecięcego, jeśli chodzi o Trzecią Rzeczpospolitą, i tu musimy sobie zdawać sprawę, że bez głębokiej reformy służb specjalnych nie będzie, nie, nie będzie jakiejś zmiany istotnej, geopolitycznej czy strategicznej, jeśli chodzi o państwo Polskie. No, rzeczywiście trzeba zrobić oddzielny program na ten temat. Doktor Leszek Sykulski był moim Państwa gościem. Um, nie widziałem Panie Doktorze, że Pan będzie we Wrocławiu. To bym od razu też powiedział, że Pan będzie. Więc na plakacie Pana nie było i proszę mi wybaczyć tę niewiedzę, ale zapraszam nie, to, w takim razie. To, to, to wynik tego, że w ostatniej chwili udało mi się potwierdzić w drukarni jednak dostawę dwóch moich nowych książek. Gdyby nie to no pewnie bym się nie pojawił, ale, ale dwie moje nowe książki pod tytułem Polityka Realna i Bezpieczna Polska będą dostępne. Będzie ich oficjalna premiera, dlatego jego jeszcze tam na plakatach mi nie było, ale w ostatniej chwili udało się. Mamy w takim razie dr Leszek Sykulski, jego dwie nowe książki na targach Książki Patriotycznej w najbliższą sobotę we Wrocławiu od godziny 10.00, sala not przy ulicy Piłsudskiego. Pokażmy właśnie ten plakat Piłsudskiego 74, to przy samym dworcu kolejowym nawet dla tych osób, które będą przyjeżdżały spoza Wrocławia, zapraszamy serdecznie, również ja tam będę, będzie wiele znakomitych nazwisk, widzicie, chociażby je na plakacie, pan doktor Leszek Sykulski również tam będzie i szybko, panie doktorze, bo mam mało czasu, zapraszamy na Marsz Pokoju 1 maja, od godziny 12, Krzyż Traugutta, dobrze mówię? Krzysztof Augusta. Tak, Krzysztof Augusta wystarczy wpisać w nawigację Krzysztof Augusta i 1 maja godzina 12:00 idziemy w marszu pokoju pod hasłami To nie nasza wojna, wolna Palestyna, podpomnik małego powstańca, aby przypomnieć, że największymi ofiarami wszystkich wojen zawsze są cywile, kobiety i dzieci. No i zapraszam Dziękuję serdecznie za rozmowę doktor Leszek Sokulski, ekspert do spraw geopolityki, był moim państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktorze. Kłaniam się. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.